Cześć, dzień dobry. Z tej strony Marta Florkiewicz-Borkowska, czyli Pani Flobo. Dzisiaj szybciutko chciałam Wam pokazać funkcjonalność True False, czyli prawda/fałsz. I co ciekawe, słuchajcie, jest to funkcjonalność, której nie mamy do dyspozycji, gdy tworzymy lekcje od początku, czyli gdy mamy szablon, dodajemy zasoby, dodajemy aktywności, akurat tej opcji prawda-fałsz nie mamy. Mamy pytanie otwarte, mamy ankietkę, mamy quiz, mamy rysowanie, tablicy do współpracy, ale nie mamy prawdę-fałsz. Możemy sobie zrobić oczywiście w quizie A, B jako prawdę-fałsz, ale to jednak nie będzie ta funkcjonalność, którą chcę Wam pokazać i którą możemy uruchomić w trakcie lekcji. Wtedy, gdy akurat Pojawi się taka potrzeba. W związku z tym, e, ja sobie teraz znajdę, słuchajcie, lekcję z niemieckiego i tu bym chciała, żeby to była. O, Die Familie. O, Die Familie to będzie dobry pomysł. Zobaczcie, uruchomię ją sobie w trybie rzeczywistym, tak, czyli w trybie lekcji. E, oczywiście wejdę też jako uczestnik, sobie skopiuję, żebyście też widzieli, jak to wygląda z poziomu. I nauczyciela, ale też uczestnika. O, dołączę do lekcji, join lesson. No i zobaczcie, mam teraz tą lekcję, którą i ten slajd, który pokazuje mi właśnie nauczyciel. Jak nauczyciel przewija, no to ja oczywiście też automatycznie widzę to, co nauczyciel przewija. No i zobaczcie, idę. Ja z reguły prezentuję uczniom slajdy z nowym słownictwem. Na podstawie obrazka pytam ich się o Tłumaczenie, tak, jakie jest z reguły, jeśli mam klasę aktywną, no to jest bardzo gwarno. Mówią, czasem też piszą na czacie, ale jeśli udostępnia na NIRPODzie, to jest to trudne, żeby jednocześnie śledzić czat i, i, i tutaj y, puszczać slajdy na NIRPODzie, dlatego muszę albo zerkać na smartfon, albo po prostu zależy mi na tym, żeby, żeby zaangażować wszystkich, czyli chciałabym mieć taką funkcjonalność, żeby wszyscy nagle mi odpowiedzieli. Czy dioma to babcia, czy dziadek, na przykład, tak? Czy żeby mi odpowiedzieli na to pytanie? No i no tutaj z pomocą, słuchajcie, przychodzi mi właśnie ta funkcjonalność, prawda, fałsz? Bo na przykład przy tym zdjęciu z reguły pojawiają się problemy, bo jak ja mówię uczniom der Bruder i proszę, żeby powiedzieli mi, co to słówko znaczy, to jeśli jest to wprowadzenie słownictwa i nie wiedzą, to patrzą się na obrazek i mówią, bracia. W związku z tym ja bym sobie teraz tutaj chciała, żeby sprawdzić, na, powiedzmy, że ja już z uczniami to wcześniej przerabiałam, no i teraz chciałabym właśnie wykorzystać tą aktywność, prawda fałsz. No to zobaczcie, u góry w prawym w górnym rogu mam funkcjonalność, mam taki przycisk Add Activity, czyli dodaj aktywność, ja tutaj klikam. I wybieram prawdę, fałsz. Na końcu mamy true, false. Zobaczcie, wybieram, ale żeby jeszcze wam pokazać, tutaj, jako uczeń, jestem właśnie na tym slajdzie. Jako nauczyciel, wybieram w trakcie lekcji true, false. No i piszę na przykład Der Bruder, bracia. No i zaznaczam oczywiście, że to jest fałsz, i dzielę z uczniami. I w tym momencie mi to się tutaj, wiecie, uruchamia. A tutaj, jako uczniowi, wyskakuje mi to pytanie. No i teraz ja mam zaznaczyć, czy Der Bruder to jest bracia, czy nie. No i ja zaznaczę, że nie, czyli że to jest fałsz, false. I naciskam submit, i w tym momencie u nauczyciela pojawia się ta informacja, że, no zaraz musi dojść, chyba, że Marta Florkiewicz-Borkowska odpowiedziała poprawnie. Ja mam znowuż informację po stronie ucznia, że zatwierdziłam odpowiedź. No i teraz ja mogę udostępnić wyniki i zobaczcie, jako uczestnik, widzę, że 100% jest prawidłowej odpowiedzi, ale jakby brało więcej udział osób, no to od razu moglibyśmy sobie zobaczyć, ile jest poprawnych, ile nie, i od razu te osoby, które udzieliły poprawne, poprawnie, mogłyby się na ten temat na przykład wypowiedzieć. W związku z tym, tak to szybko wygląda. Uważam, że to jest bardzo przydatna funkcja. Szczególnie, że możemy to robić właśnie w czasie rzeczywistym. Nie, muż, nie musimy mieć wyrzutów sumienia, że kurczę, nie przewidzieliśmy tego, mogliśmy wcześniej dać tą aktywność, tylko właśnie podążamy za tym flow na lekcji, za tym, co się dzieje na lekcji i możemy wykorzystać inne funkcjonalności. Jak już omówiliśmy tą aktywność, tu naciskamy close, czyli zamknij, potwierdzamy jeszcze jest, czyli NIR podpyta, czy rzeczywiście chcemy zamknąć. No to trochę z reguły trwa i czasem trzeba dwa razy powtórzyć tą aktywność, zanim przejdziemy znowu do naszego slajdu. Pokazuje, że uczeń, uczeń też ma ten sam widok. Słuchajcie, no i w ten sposób możemy przy każdym slajdzie dodać jakąś aktywność, albo to co się nam nagle przypomni, albo być może pojawi nagle, tak? Czasem jest tak, że na lekcji mamy jakieś swoje odkrycia nowe, że coś mogłoby się w tej lekcji pojawić. To wtedy, słuchajcie, nie szukamy innych narzędzi, tylko wykorzystujemy szybki dodatek Nirpoda. Czyli zobaczcie, co tu jeszcze mamy: e, pytanie otwarte, narysuj, dodanie linku, czyli zasobu zewnętrznego z sieci, e, slajdu, no i właśnie tej prawdy fałsz. Zachęcam Was do przetestowania i do wykorzystywania e, tych opcji.